Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii Krzywym Zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Drodzy słuchacze. Nawet nie wiecie, jak bardzo dzisiaj chcę mi się nagrywać dla was ten odcinek, jak bardzo się cieszę, że mogę go w końcu nagrać, usiąść na spokojnie, bo mam czas e, i pogadać o rzeczach ważnych i ważniejszych. A dzisiejszy odcinek, tak jak zresztą poprzedni, uważam, że jest y, no, takim dosyć kluczowym odcinkiem w tym podcaście, a to dlatego, że dzisiaj będę omawiała konkretne przeszkody. I tak naprawdę najcięższe momenty w momencie wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Wiem, jak wielu z was, dzięki wiadomościom, które mi wysyłacie, jak wielu z was ruszają te podcasty, jak wielu z was one motywują do tego, żeby coś zmienić. I dlatego uznałam, że no taki odcinek musi się po prostu znaleźć, ponieważ jeżeli wchodzimy z zaburzeń odżywiania, niezależnie czy one trwały parę miesięcy czy kilkanaście lat, to te najcięższe momenty w wielu przypadkach po prostu się pojawią. Im dłużej lat cierpimy na zaburzenie odżywiania, tym oczywiście nasz mózg jest do nich bardziej przyzwyczajony. Co brzmi, no, dziwnie to brzmi, ale no tak jest niestety. No i oczywiście to też świadczy, to też znaczy, że bardzo ciężko będzie nam odwrócić pewne sposoby myślenia, zachowania, postępowania, wyłapać niektóre myśli, bo po prostu zapomnieliśmy jak to było wcześniej. I to jest zupełnie, zupełnie normalne. Dzisiaj także powiem troszeczkę o tym, co z takimi myślami robić. No ale dobra, od początku, bo się pogubię, a <głynie> chciałabym zmieścić się w pół godziny. Jeżeli się nie zmieszczę, to rozdzielę to na dwa, dwa odcinki, tak jak poprzednio. E, oczywiście też od razu powiem na wstępie, że wracają pogaduszki, uszki, ponieważ wielu z Was o nie pytało, co mnie zdziwiło. No ale dobra, bardzo się cieszę, że, że też jesteście zainteresowani jakimiś tam moimi rzeczami. E, dodatkowo usłyszałam, to znaczy usłyszałam, dostałam parę komentarzy, wiadomości. Z tym, że w momencie, kiedy ja podaję swoje przykłady ym, przykłady z bezpośrednio mojego życia, moich doświadczeń z zaburzeniami odżywiania, to działa na Was to najlepiej. I powiem Wam, że to poskutkowało takim moim pomysłem. Fajnie, jakbyście mi dali znać, co o nim myślicie, a mianowicie, y, ponieważ myślę, że ta seria... Pierwsza. Niedługo będzie dobierać koń, dobiegać końca. E, oczywiście nie, nie zostawię Was z niczym tutaj. E, oczywiście będę kontynuować dalej nagrywanie, ponieważ raz, że sprawia mi niesamowicie to przyjemność, e, zwłaszcza, że wiem, że Wam to pomaga. No a po drugie, no jest to potrzebne. E, no ale w drugiej serii myślę o tym, żeby przeprowadzić wywiady z osobami, które z tych zaburzeń odżywiania wyszły. Będę takie osoby szukała, więc jeżeli jest wśród Was ktoś, kto jest na końcu, na końcu, kto czuje się już pewnie, kto czuje, że jest na końcu wychodzenia z zaburzeń odżywiania, napiszcie do mnie, ponieważ ja szukam takich osób jak Wy, jeżeli chcielibyście wystąpić w odcinku, no to by było myślę, że fajna przygoda, moglibyśmy zainspirować parę osób, parę, parę naście, parę dziesiąt, parę set nawet. Do tego, aby po prostu wspomóc ich w wychodzeniu z zaburzeń, bo takie wasze doświadczenia, bezpośrednio wasze, to są doświadczenia bardzo podobne do tych, które przechodzą inne osoby. I dzięki temu, że ja tutaj gadam o swoich doświadczeniach w tym podcaście, tak wiele osób jestem w stanie zainspirować, i wy także macie tę moc. Dlatego zapraszam do. Podcastu, po prostu zapraszam do podcastu. Piszcie na adres podcast małpa: Jeżeli macie ochotę wystąpić w podcaście, jeżeli wyszliście z zaburzeń odżywiania i chcielibyście coś od siebie tutaj dodać, porozmawiać ze mną na antenie, no i wesprzeć innych. Myślę, że wielu z Was może być taka, taka chęć, także zapraszam do współpracy takiej tutaj na, na łamach tego podcastu. To tylko dieta. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Czyli najczęstszych momentów, najcięższych momentów w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania. Ja tylko wezmę sobie łyka i zaraz wracam. łyka kawy oczywiście. Pierwsza rzecz, która jest z pewnością trudna, ale czasami możemy znaleźć pomoc w jakichś innych źródłach, na przykład zainspirowani przez ten podcast, to jest uświadomienie sobie problemu, który istnieje. Czyli Zaobserwowanie, że nasze podejście do jedzenia nie jest normalne, że nasze zachowania dookoła jedzenia, dookoła treningów nie są normalne. Zdecydowanie wykracza to poza przyjemne stosowanie sobie zdrowej diety bez jakichś tam dodatkowych lęków dookoła. No więc uświadomienie sobie, to jest ciężki etap, ale on, jeżeli on przyjdzie, to później pojawia się masa innych ciężkich przeszkód, z którymi musimy się zmagać. Także uświadomienie sobie zapisałam sobie na, na kartce, ponieważ jest to tak naprawdę kluczowa rzecz do tego, abyśmy zaczęli co innego robić w ogóle i próbować w ogóle wyjść z zaburzeń odżywiania, bo bez tego, tej świadomości i bez chęci, co jest drugim moim punktem, wyjścia z zaburzeń odżywiania, nic innego nie zrobimy. I powiem jeszcze, że uświadomienie sobie czasami nie jest zależne do końca od nas, bo czasami ono następuje dopiero wtedy, kiedy nasze zdrowie już jest tak beznadziejne, albo mamy jakieś taką sytuację zdrowotną, że po prostu zaczynamy się bardzo bać tego, co się dzieje z naszym ciałem. I wtedy uświadamiamy sobie, jak wiele, jak dużo czasu poświęciliśmy rozwoju tej choroby tej choroby, tak naprawdę i jak. Daleko w to zabrnęliśmy. To jest ważne i, i to jest oczywiście smutne, jeżeli, do, jeżeli uświadamiamy sobie nasz problem dopiero w momencie, kiedy nasze zdrowie już tak bardzo szwankuje. Inną taką sytuacją może być posłuchanie kogoś, kto o tym mówi, tak jak w przypadku tego podcastu, może być e, posłuchanie gdzieś albo. Jakaś rozmowa osób, w której jedna z, z, z osób w danej rozmowie mówi o tych zaburzeniach odżywiania, co zdarza się chyba rzadko, tak mi się wydaje, przynajmniej ja nigdy nie, nie słyszałam za bardzo, żeby ktoś o tym mówił tak sobie o. W każdym razie uświadomienie sobie może być no, nadejść z różnych stron. Czasami ten bodziec, po, po, bodziec pojawia się zupełnie niespodziewanie, ale jeżeli nastąpi, to jesteśmy. Na dobrej drodze, żeby dalej coś móc w ogóle robić i z tego wychodzić i czerpać. No i pojawia się kolejna rzecz. Kolejne, ponieważ to jest ciężkie, to jest moim zdaniem bardzo obszerne, a mianowicie chęć wyjścia z zaburzeń odżywiania. No bo wiemy już, zdajemy sobie sprawę z tego, że nie do końca jest OK z nami w tym aspekcie. I, i niestety, im dłużej to trwa, tym czasami silniejsze staje się przywiązanie do. Danego stanu rzeczy. Bo my już się przyzwyczailiśmy do tego, że bardzo dużo ćwiczymy, bo my już przyzwyczailiśmy się do tego, że musimy zapracować sobie na to, żeby zjeść śniadanie, czy obiad, czy węglowodany na kolację. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze odmawiamy, kiedy ktoś nas czymś testuje, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze mamy ze sobą swoje posiłki albo w ogóle ich nie mamy, bo nie jemy zbyt dużo. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chodzimy tylko po konkretne produkty, omijamy inne konkretne produkty i po prostu stworzyliśmy sobie miliard po prostu schematów dookoła naszej choroby. I niestety jest nam w tym wygodnie. Dopiero coś musi się stać. Abyśmy stwierdzili, że to wygodne posłanie, które sobie stworzyliśmy przez ostatnie miesiące czy lata, wcale nie jest przyjaznym miejscem dla nas. Wcale nam nie pomaga być szczęśliwym. No bo nie pomaga, bo to tylko nas tak naprawdę niszczy, tak? No to jest samo niszczenie, to jest autodestrukcja. Więc chęć wyjścia. Czyli chęć zrezygnowania z tego wszystkiego, co sobie w cudzysłowie wypracowaliśmy chorobą, czyli jakąś tam dosyć niską masą ciała, albo bardzo niską, albo wygłodzenie, e, jakieś tam, no nie, no nie wiem, jakieś osiągnięcia sportowe, cokolwiek, co sobie wypracowaliśmy tą chorobą. E, mówię to oczywiście troszeczkę ironicznie, ale myślę, że doskonale wiecie, o co chodzi. Po prostu teraz następuje moment, że jeżeli podejmiemy decyzję, że chcemy z tego wyjść, to po części rezygnujemy z tego, nad czym pracowaliśmy przez czas przed chorobą. I tutaj, o czym też rozmawiałam z jedną e, moją podopieczną, którą serdecznie tutaj pozdrawiam, i tutaj właśnie jest ta sytuacja, że musimy podjąć tą decyzję, aby zrezygnować z tego na korzyść czegoś, o czym być może nie pamiętamy, jakim jest czyli na korzyść tego, że nie musimy o tym wszystkim myśleć, na korzyść tego, że rozwijamy inne zainteresowania, na korzyść te wszystkie, o których już mówiłam w poprzednich odcinkach, które będą nas pchały do wyjścia z zaburzeń odżywiania. Czyli musimy zrozumieć, że teraz czasami nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, jak bardzo brakuje nam normalnego życia bez choroby, jeżeli jesteśmy w tym stanie chorobowym. Więc tutaj chęć do wyjścia czasami musi być mocniejsza, aniżeli... Wiara w to, że niska masa ciała jest tak zajebiście atrakcyjna. Bo nie jest, mówię wam to, ważąc ponad 20 kilo więcej niż w trakcie moich zaburzeń odżywiania. Nie jest to tak atrakcyjne. Nigdy bym już nie chciała wrócić do tamtego stanu. Jak patrzę na swoje zdjęcia, to wiem, że byłam no, wychudzona po prostu. I wtedy mi się wydawało to fajne, a teraz. Serio, to nie jest warte tych, to nie jest, nie. To nie jest tego warte, naprawdę. Zdecydowanie wolę ważyć więcej, być zdrowa, mieć siłę, móc pomagać innym teraz i inspirować ich do wyjścia, bo to sprawia, że czuję się naprawdę wartościowym człowiekiem teraz. Ja wiem, że ja nie muszę zasłużyć na to, żeby być wartościowym człowiekiem e, przez to, że trzymam dietę czy, czy robię jakiś tam zestaw treningowy, który po prostu sprawi, że będę super chuda. No nie, to nie jest wartość. Także chęć wyjścia to jest wiara w uwierzenie to, że poza tą bańką, w której się znajdujemy jest coś dużo lepszego, dużo wspanialszego, no jest ta wolność. Jest ta wolność, że se mogę, kurde, zjeść pączka a mogę sobie nie zjeść pączka i nie robi mi to po prostu wczoraj sobie na przykład, to jest to akurat naprawdę wczoraj sobie wracając z pracy byłam głodna i mówię Boże mam ochotę na pączka I, do, i sobie weszłam do pączkarni i sobie kupiłam pączka i tylko jedyne moje zmartwienie polegało na tym żeby się nie uwalić tym pączkiem na Półwiejskiej bo mówię, będzie przyps jeżeli ktoś mnie teraz tutaj zobaczy a ja będę upierdzielona pącz tym, tym czymś, nadzieniem jagodowym Rozumiecie, o co chodzi? To już nie dotyczyło kalorii, tego, czy to jest smażone, czy to jest pieczone, czy to jest pełnoziarniste, czy to jest białe. Tylko po prostu chciałam zjeść pączka, zjadłam pączkę i nara, i nie ma problemu. A później sobie jeszcze zrobiliśmy pizzę w chacie, co była akurat, to była zdrowa pizza, bo, znaczy zdrowa pizza, bo miała rukole. <noise> no i tam była jeszcze z łososiem, więc wiecie, to są innego rodzaju problemy. E, e, oczywiście, po częściej sobie mówię to żartobliwie, ale no tak, 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 właśnie tak to jest. Także chęć wyjścia to jest chęć uwierzenia w to, że poza tym, w czym jesteśmy, znajduje się coś dużo lepszego. No i dalej, kolejnym takim ciężkim. Aha, no i przebrnięcie przez to jest naprawdę ciężkie, ale z drugiej strony podjęcie tej decyzji bardzo odciąża nas, że my teraz już nie musimy tego wszystkiego robić. O ile nasz mózg będzie ciągle nas zmuszał do tego, żebyśmy to robili, te wszystkie schematy powtarzali i tak dalej, my tego już nie musimy robić. Czy to nie jest wspaniały? No jest, właśnie jest. Moment tu i teraz. To jest kolejny mój punkcik. I tutaj chodzi o to, że każdy moment, w każdym momencie dnia, w każdym momencie, w którym podejmujemy jakiś, jakąś decyzję, mamy zawsze na początku, jak, wychodzi, znaczy jak wychodzimy na każdym etapie z zaburzeń odżywiania, mamy ten moment, w którym zastanawiamy się, co teraz zrobić. No bo... Wiadomo, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby się ograniczać, jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś tam rutyny i tak dalej. No i musimy pamiętać, że jeżeli chcemy pozbyć się tych natrętnych myśli, teraz sobie czytam taką fajną książkę, to taka, taki, takie wtrącenie, właśnie czytam fajną książkę na temat natrętnych myśli i lęków. I bardzo Wam polecam tego typu książki sobie czytać, naprawdę, bo to mega pomaga, no bo. Wiecie, no, czytanie o jedzeniu teraz wam nie pomoże. Teraz wam pomoże to, kiedy będziecie skupiać się właśnie na radzeniu sobie z tymi emocjami, z tymi lękami, z tymi z tym poczuciem strachu przed po prostu wyjściem z danej sytuacji. Więc <laughs> wracając do tego tu i teraz, to w tu i teraz zawsze podejmujemy decyzję, czy ja zjem więcej, bo czuję głód, ale kolejny posiłek mam za dwie godziny. Czy ja teraz zjem więcej? Bo teraz jestem głodna i zareaguję jak normalny człowiek. Nie chcę was urazić, mówiąc, że normalny człowiek, ale oczywiście to jest skrót myślowy, że osoba, która nie ma problemu z zaburzeniami odżywiania. Więc, no offense, oczywiście, to tylko skrót myślowy. Czyli czy ja tu i teraz podejmę decyzję, która będzie dla mnie dobra długoterminowo? Czy ja tu i teraz podejmę decyzję, która mnie cofnie? Bo to podejmowanie decyzji w danym momencie. Tu i teraz też łączy się z tym reagowaniem i wyłapywaniem naszych uciążliwych myśli. Bo wiecie, te myśli, to znalazłam takie bardzo fajne porównanie, i uważam, że jest zajebiście trafne, te myśli, które nam się cały czas pojawiają w momencie, kiedy już chcemy im zaprzeczać, czyli to, co mówiłam, jak z tego wyjść, no po prostu trzeba robić inaczej ale przez to, że te myśli są tak straszliwie natrętne, czyli cały czas ci mówię, nie jest tego, albo jeszcze godzina do posiłku, teraz nie możesz zjeść, teraz musisz się ruszać, teraz stań i chodź. Jeżeli te myśli cały czas się pojawiają, to jedyną dobrą odpowiedzią jest tego nie robić. Bo my wiemy, że to są chorobowe myśli. My wiemy, że to nie jest dobre. To nie jest to, co my powinniśmy, mimo że czujemy okropny lęk i strach przed tym, że to powinniśmy, bo mózg nam, mózg nam po prostu to podsuwa. No to te wszystkie myśli... Warto jest traktować jako taki spam. Czyli nie otwieramy tego spamu i nie, nie piszemy, co sobie tam spamer napisał nam. Czyli nie wiem, wpłać pieniądze na jakiegoś tam, coś tam, coś tam. Wiecie, ja czasami dostaję jakieś takie, nie wiem, z Arabii, jakieś, jakieś dziwaczne maile. No to nie otwieramy tego, tylko po prostu wyrzucamy to i nara. Tak samo z tymi myślami. Nie rozwlekamy się nad tym, czy, czy, czy te myśli każą nam teraz iść specjalnie do sklepu po to, żeby zrobić dodatkowe kroki i jeszcze sobie pooglądać produkty, których i tak nie kupimy. Tylko ja usuwam tą myśl i stwierdzam, dobra, nara, nie, nie chcę w ogóle tych, tych myśli i nie pójdę do sklepu, bo ja teraz nie potrzebuję iść do sklepu, mam wszystko w domu. Nie potrzebuję robić dodatkowej aktywności, bo wcale mi to nie pomoże. I tyle. Nie ma co dyskutować z tymi myślami. Nie ma co się z nimi gryźć. Wiesz, że powinieneś jeść więcej? Zacznij to robić. Jeżeli mózg będzie ci mówił i podsuwał, nie powinieneś jeść, to jest więcej, ale nie jeść za dużo, to pamiętaj o tym, że jedyną najlepszą opcją, którą masz, aby wyjść z zaburzenia odżywiania, jest złapać tą myśl i powiedzieć: Wyrzucam cię. I nie reagować na nią. Nie reagować na nią i zjeść więcej. Proste. Proste i trudne oczywiście, bo nie chcę tego upraszczać. To jest oczywiście trudne, ale trzeba to wyłapywać i trzeba temu zaprzeczać, bo to jest spam. To jest spam, który nic ci nie da, jak będziesz nad nim rozmyślać. Jedyne co może ci dać, to to, że się cofniesz, bo będziesz ulegać tym myślom, których chcesz się pozbyć. A za każdym razem, pamiętaj, jeżeli codziennie dostajesz e, list od tego samego spamera, to później e, z automatu po prostu to wyrzucasz, prawda? Czy to nie jest logiczne? Automatycznie po prostu kasujesz. Mówisz, znowu ten ktoś tam napisał do mnie. No i delete, 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 delete. I tyle. Nie, nie rozkminiasz tego, co on tam pisał, bo to znowu to samo. To znowu ta sama śpiewka, która do niczego nie doprowadzi. No przecież nie przelejesz mu hajsu. Bo nie wiesz, kim jest. To jest jakiś spamer z drugiego końca świata. No nie zrobisz tego. Więc nawet nie zaglądasz w te maile. I tak samo jest z tymi myślami. Podsuwają ci, masz się iść przejść. Podsuwają ci, masz iść na dodatkowy trening, bo dzisiaj zjadłaś więcej. A ja co robię z tym? Nic. Ja to wyrzucam tylko i stwierdzam, dobra, już się nagadałeś, już miałeś swoje pięć minut. Ja już mam to gdzieś. I to jest po prostu to, co jest najtrudniejsze. Bo ja to oczywiście przedstawiam w takiej śmiesznej perspektywie, no bo no nie uszukujmy się, to nie jest fizyczna bariera, to nie jest coś, co cię powstrzymuje i trzyma, nawet teraz jak to mówię, to, to, to robię taki gest, wyciągam ręce i po prostu tak jakby ktoś mnie stopował, to nie jest to. To jest tylko lęk, to jest tylko coś, co się dzieje w twojej głowie i te myśli jesteś w stanie przedstawić konsekwencją, konsekwentnym po prostu dilitowaniem, <laughs> usuwaniem tych myśli, odpędzaniem ich. I to samo dzieje się z wszystkimi schematami. To samo robi się z liczeniem kalorii, czyli za każdym razem, jak natrętnie zaczynasz liczyć kalorie, musisz to złapać i, i klik, nara, do kosza. Ee, za każdym razem, jak coś każe ci się e, ruszać, Delete, do kosza. To jest proste. W pewnym momencie staje się to coraz prostsze. Czasami nawet można się zapomnieć i zaczyna się samo myśleć. Ja tak miałam z liczeniem kalorii. Samo mi się zaczyna liczyć po prostu. I nagle chwytam i mówię, no nie, znowu. I do kosza. I koniec, ucinam. Jest to niekomfortowe, ale ucinam, ucinam, ucinam. I tyle, koniec. W końcu wasz mózg się odzwyczai, bo na tym polega neuroplastyczność mózgu. Dodatkowo pamiętajcie, że to, co wiąże się też z tymi nawykami, o których mówię, to jest odżywienie organizmu, bo w momencie, kiedy tylko odżywimy organizm, czyli nie wiem, ktoś nas zmusi do jedzenia, to no to my nagle cudownie tych nawyków nie przeskoczymy, nie oduczymy się przecież tego. Wiesz My co, myślicie, że jak nagle się odżywicie, to nagle przestaniecie liżeć kalorie i chcieć się więcej ruszać? Po części oczywiście to może się zmniejszyć, ale nawyk jest nawykiem. Nawyk po prostu trzeba zmienić, odwrócić, zrobić po prostu switch, tak jak w kodzie u programistów. No jeżeli nie, nie usuniesz jakiegoś kawałka kodu, to on sam się nie usunie, prawda? Więc tutaj właśnie zmiana tych nawyków poza oczywiście odżywieniem organizmu jest kluczowa. Ja ten będę gadać i gadać i gadać, no bo to jest super istotne. Więc to jest kolejna rzecz. Kolejna e, rzecz. To są takie rzeczy jak na przykład problemy z jelitami, o których też wiele razy mówiłam, ale nie tylko, no uczucie zimne i tak dalej, uczucie narastającego głodu, który jest dziwny i zwodniczy, bo jeżeli zaczynamy jeść więcej, ruszać się mniej i nagle nasz apetyt mega rośnie, no to to może powodować i sugerować taki strach, że mówi, oho, mój organizm teraz chce mnie na maksa utuczyć i będę grubasem. Ale tak nie jest. Organizm wyłapuje moment, w którym ma w końcu dostępność pożywienia i ma mniejszą aktywność fizyczną, ponieważ wychodzi z takiego stanu awaryjnego, takiego stanu ucieczki. Bo w momencie, kiedy nadajemy mu cały czas taki stres, że cały czas niska, niska dostępność energii i wysoka intensywność treningowa, czy w ogóle dużo ruchu, Nieadekwatna do do, do pokrywania zapotrzebowania energetycznego, no to on jest cały czas w takim stresie awaryjnym. W momencie, kiedy to zmieniamy, no to on w końcu czuje komfort, że w końcu ma dostępną energię, w końcu może być głodny, w końcu może się najeść, więc to jest ok. Tylko, że pamiętajcie, że te hormony się uregulują w momencie, kiedy on się naje. Tylko musicie go zacząć słuchać. To jest, to jest ważna, ważna rzecz i ważna nauka, którą którą można, można nabyć. Kolejny taki strach i taka ciężka, ciężka sytuacja to jest to, że w momencie, kiedy zaczynamy jeść więcej, to strasznie staramy się to kontrolować, żeby co, żeby nie za dużo. Nie za dużo. Jestem wychodzony, ale abym nie zjadła za dużo okrągę. Śmieję się, ale właśnie takie myśli się często pojawiają i wydaje mi się, że każda osoba, która wychodziła z obróży na na taki etap, przechodziła, że boi się zjeść za dużo bo to im się kojarzy od razu z napadowym objadaniem się, z byciem, no nie wiem, z przejściem w otyłość i tak dalej. I ten lęk jest no, w miarę zrozumiały, tylko że pamiętajcie, że w tym momencie, kiedy jesteście naprawdę bardzo, bardzo szczupli, nie ma momentów, w którym jecie za dużo. No nie ma, no po prostu wasz organizm będzie wam dyktował, ile powinniście zjeść do momentu, aż się najecie. Chyba, że macie problem z, to już też mówiłam parę razy, z gospodarką cukrową, ale jeżeli macie BMI poniżej taki, który pokazuje wygodzenie albo znaczne wychudzenie, to nie ma momentu, gdzie jecie za dużo. Nie ma. Jeżeli macie trochę wyższą masę ciała, taką e, zbyt niską masę ciała lub norma, to e, to zależnie też od waszej diety, jak ona wyglądała, jak ona obecnie wygląda. Ale warto jest wtedy troszeczkę dostosować tą dietę do tego, co mówiłam w jednym z poprzednich odcinków, jak powinna wyglądać taka dieta. No bo tam, tam też podałam jasne wskazówki mniej więcej, jak to wtedy sobie regulować. Aczkolwiek produkty rekreacyjne też powinny się znaleźć po to, aby głowa mogła po prostu odpoczywać. I tak to będzie znacznie więcej jedzenia niż sam sobie byś zwykle pozwolił, więc jedzenie. Nie wiem, czterech, pięciu tysięcy kalorii może być wtedy zupełnie normalne i nie ma co się z tym gryźć. Po prostu trzeba jeść. Więc nie ma, nie ma, też liczenie kalorii to jest bez sensu. Trzeba po prostu słuchać swojego organizmu i dać mu odpocząć. Kolejna rzecz, która troszeczkę związana jest też z tym, co mówiłam w poprzednim odcinku dotyczącym wzrostu masy ciała, to jest cały ładunek emocjonalny. To są, to jest ogrom uczuć, które nam towarzyszą w momencie, kiedy zaczynamy wychodzić z zaburzeń odżywiania. Yy, I to są przykre uczucia, bo poza tym strachem przed przytyciem i poza tymi wszystkimi rzeczami, który, które mówiłam Wam odnośnie tego, jak możemy się zacząć czuć, kiedy nasze ciało się bardzo zmienia. To są wszystkie uczucia, które towarzyszą nam, ponieważ zmieniamy swoje nawyki żywieniowe i możemy czuć się bardzo upokorzeni tym, że jemy więcej, możemy czuć, że robimy bardzo źle, bojemy więcej, możemy czuć, że po prostu wstydzimy się jeść więcej, wstydzimy się tego, że jesteśmy głodni, wstydzimy się tego, że zaczynamy czuć, że jesteśmy po prostu leniwi i nam się nie chce po prostu już ćwiczyć tak jak kiedyś że zmieniamy się i czujemy, że coś straciliśmy. Wstydzimy się po prostu tego. Mamy ogromny lęk przed tą zmianą, która się odbywa i to jest bardzo Wiecie, też też dodatkowo tutaj chyba dochodzi to, że podczas tego jak nasza masa ciała rośnie a zaczynamy inaczej na cały ten proces patrzeć, to wszystkie te emocje strasznie się w nas kumulują, bo wraca dużo uczuć z przeszłości, których być może wtedy nie przerobiliśmy, bo byliśmy skupieni na jedzeniu i no, wtedy jedzenie było priorytetem, więc też część sytuacji do nas wraca, na które dopiero teraz możemy zareagować emocjonalnie. Dodatkowo ten olbrzymi... Wstyd i lęk przed tymi zmianami. Wiecie, i to, co ja tutaj zawsze zalecam, jak staram się wesprzeć osoby, które to przechodzą w danym momencie, to jest to, żeby zobaczyły, że ta luka, która powstaje po zaburzeniach odżywiania, bo przestajemy spędzać tak dużo na tym czasu, to jest luka taka, która daje nam możliwość wypełniania jej czym innym za jakiś czas. Że ten wstyd i lęk jest właściwie nieadekwatny totalnie, bo tak jak wiele razy mówiłam, jedzenie, lenistwo, takie dobre, zdrowe lenistwo jest naszym przywilejem. Odpoczynek jest naszym przywilejem i musimy się z nimi przywitać, musimy je przywitać i przypomnieć sobie, jak to jest normalnie, gdzie jedzenie nie jest lękiem. I właśnie zaopiekować się tą przestrzenią, która powstaje. Po zaburzeniach odżywiania, czyli tą taką pustką, którą wcześniej wypełniały, myśli o jedzeniu, myśli o treningach, o tym, co zrobić, czego nie zrobić w tym aspekcie. I wiecie, no to jest, to jest naprawdę ciężki etap, który każdy musi przejść, każdy musi zaopiekować się tą przestrzenią jakoś i, i właśnie wykorzystać ją na to, aby zacząć robić inne rzeczy, wrócić do rzeczy, które porzuciliśmy przez zaburzenia odżywiania, nie wiem na przykład wrócić przejścia do księgarni po jakieś inne książki niezwiązane z dietami, iść na jakieś zajęcia artystyczne, czy to śpiew, czy to teatr, czy no co nie, no każdy co innego interesuje, więc warto sobie przypomnieć po prostu, co lubiliśmy kiedyś i zacząć powolutku do tego wracać, po to, aby też nie Oczywiście, przeżycie tych, tych emocji, tego wstydu, lęku i tak dalej. Chyba wydaje mi się, że psychologowie zalecaliby przeżyć to i jak najbardziej, ja też się z tym zgadzam. Tylko, że starajmy sobie zawsze przypominać, że to wszystko, co czujemy, wynika z tego, co było i że tak naprawdę wykonujemy teraz olbrzymią pracę dla samych siebie, aby nam pomóc, aby było nam lepiej i. Abyśmy nie musieli się już tym wszystkim tam stresować, więc nie powinniśmy wstydzić się tego, że jemy, bo to jest ciężkie na początku, ale z drugiej strony, za jakiś czas przysięgam wam, że przejdzie wam to. I im częściej będziecie podejmować dobre wybory jedzeniowe, tym po prostu będzie to wszystko znikało i stawało się takie, niejakie. Będzie to raczej wspomnienie. I też jeżeli to chyba też o kiedyś o tym mówiłam, że jeżeli boicie się tego. Jak stracicie tą masę ciała, tego siebie, którym jesteście teraz, to pamiętajcie, że za 10 lat wy będziecie dokładnie to wszystko pamiętać. Wy będziecie pamiętać, kim wy byliście, jak, jak funkcjonowaliście, co, że tak powiem, osiągnęliście. Tą chorobą, ale to oczywiście nie wiem, czy. Nie chcę mówić o tym w superlatywach, bo to nie jest nic fajnego osiągać, jakąś super niską ciała, masę ciała, bo to jest no niewłaściwe, niezdrowe, straszliwie niezdrowe. Ale chcę Wam powiedzieć, że Wy wyciągniecie z tego później naukę i będziecie pamiętać o tym, kim byliście, i tylko tym będziecie mogli po prostu pomagać innym, a sami już nie będziecie w tym siedzieć, bo. Wasze zainteresowania będą po prostu mogły się rozwijać w zupełnie innych, kreatywnych kierunkach, i będziecie mogli stawać się coraz lepszymi ludźmi bez tych zaburzeń odżywiania. Nie wiem, czy za bardzo nie popłynęłam, ale powiem wam, że oczywiście ta, czas mi się. Oj, czas mi się już tutaj kończy. I na dzisiaj już będzie to wszystko. I nie wyczerpałam może tego tematu, jeszcze tylko powiem, że jedno mam jeszcze zapisane, <laughs> odnośnie pułapek, ale chyba o pułapkach takich, które czyhają podczas wychodzenia z odżywiania będę nagrywała inny odcinek i to, no może za tydzień, kto wie, ale właśnie tak, jeszcze dokończę, tylko że musimy pokonywać, pokonywać właśnie te wszystkie lęki i, 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 i takie uczucia bycia przegranym, bo tak naprawdę za każdym razem, kiedy po, po, postępujemy wbrew temu, co mówi nasz mózg, to my wygrywamy siebie tak naprawdę i inaczej tego nie, nie mogę nazwać. To jest wygrywanie swojego życia, to jest wygrywanie tego, żebyśmy byli w końcu wolni od choroby i myślę, że to jest tak cenne, że no nie byłabym w stanie tego mówić, gdybym sama tego nie przeszła. Mówię teraz serio. No dobra, to, to to tyle. Dzięki Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Ja zaraz szybko biorę się jeszcze za nagrywanie pogaduszek uszek, i w kolejnym odcinku pogaduszek będę mówiła trochę o sobie, także jeżeli jesteście zainteresowani, aby się czegoś o mnie dowiedzieć, to zapraszam na kolejny odcinek Pogaduszek za wysłuchanie mnie dzisiaj. I przypominam jeszcze raz o tym, co mówiłam na początku, czyli zaproszeniu do. Udział w podcaście, jeżeli wyszliście z zaburzeń odżywiania albo czujecie, że najgorsze jest z wami, to zapraszam. Przyjmę każdego, kto będzie chciał pogadać, kto ma mikrofon i z kim będę mogła nagrać ten odcinek. Jeszcze nie wiem jak, ale ogarniemy to. Także, także za jakiś czas na pewno takie odcinki będą się pojawiać. Dajcie znać, czy to jest dobry pomysł. Piszcie maile i e, możecie pisać też na Instagramie. Zapraszam i dzięki za dzisiaj. Pa 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 hej! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu to tylko dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast małpa dietamyślnik Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia! Pa!